Radni nie wyrazili zgody na sprzedaż działki u zbiegu ulic Limanowskiego i Nawojowskiej. W miniony wtorek odbyła się kontynuacja dyskusji nad tym punktem porządku obrad. Tydzień temu obrady przerwano ze względu na zbyt późną porę. Zdania na temat sprzedaży były podzielone. Patrząc na to, jak zmieniają się teraz ceny nieruchomości, to nie wiem, czy powinniśmy w tym momencie decydować się na sprzedaż raz, że atrakcyjnej działki, dwa, działki, która jest naprawdę położona w strategicznym terenie dla miasta, która jest też działką atrakcyjną. Z kolei radny Artur Czernecki po raz kolejny przypominał, że w tym miejscu ma zostać przebudowane skrzyżowanie i może lepiej decyzję o sprzedaży podjąć dopiero po zakończeniu inwestycji. Interesy miasta związane z układem komunikacyjnym w rejonie zbiegu ulicy Limanowskiego i ulicy Nawojowskiej zostały zabezpieczone w postaci rezerwy na przyszłe rondo oraz prawoskręt. Padały także pytania o koszty działki i ewentualny wzrost ceny po objęciu jej planem miejscowym. Chciałbym zapytać, jaka jest wartość przybliżona tej nieruchomości na dzień dzisiejszy, kiedy nie mamy planu przestrzennego dla tej nieruchomości. Drugie, jaka cena w przybliżeniu będzie, kiedy plan przestrzenny wejdzie w życie? Tutaj mogę w tej chwili mówić o przybliżonych kwotach, bo operatu jeszcze nie mamy. Natomiast dzisiaj ten teren, tak można z przybliżeniem powiedzieć, że około 500 zł za metr kwadratowy, czyli tutaj nie, gdzieś w okolicach poniżej 400 tysięcy, nieznacznie poniżej 400 tysięcy byłoby te 7,5 ara. Dyrektor Krzysztof Kurzeja nie potrafił określić, w jaki sposób zmieni się cena działki po objęciu jej planem miejscowym, choć przyznał, że jej wartość może wzrosnąć choćby tylko z powodu rosnącej inflacji, a teren przeznaczony jest na usługi z możliwością mieszkalnictwa. Skąd ten pośpiech, pytała z kolei radna Teresa Cabała. Ja naprawdę, przysłuchując się tej dyskusji, Wysoka Rado, to nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiem. Czy państwo realizujecie, zapytowuje zobowiązania przedwyborcze? Skąd to tempo? Który to z inwestorów tak zabiega o zakup tej działki? Chyba to nie jest jakaś tajemnica. Należy się też Radzie odpowiedź na pytanie następujące. Ja dodatkowo je teraz zadaję. Czy do Urzędu Miasta zgłosiły się jakieś podmioty, firmy czy osoby fizyczne? Bo to jest jednak bardzo istotna informacja. I jak mówił radny Józef Hojnor, sprzedaż działki to szansa na rozwój miasta. Podobnego zdania był także radny Leszek Zegzda. Każda inwestycja albo teren, który może być zainwestowany przez mieszkańców i służyć mieszkańcom, wszystko jedno w jakiej formie, oczywiście od tego jest uzależniony plan przestrzenny i tak dalej, zgoda odpowiednich służb, jest wzbogacaniem tkanki miasta, a nie osłabianiem. Ostatecznie Rada nie wyraziła zgody na sprzedaż działki. Przeciw było 11 radnych, 10 zagłosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.